To, co widzicie, to jest szczypiorek. Szczypiorek. Siekam sobie na obiad. Byłem na ogrodzie. To tą miskę położę tutaj. Byłem na ogrodzie po szczypiorek. O, z mojego ogrodu. Szczypiorek. Ten szczypiorek szykuję sobie na mizerię. Jeszcze się dobrze nie rozebrałem, już muszę się szykować jeść. Lekarz zaleciał mi jeść warzywa, także jestem cukrzykiem. I szykuję sobie obiad. Siekam szczypiorek. Ten szczypiorek. Umiem wszystko sam robić. Jak mama żyła moja, to mnie wszystkiego nauczyła. W gruncie rzeczy podpatrzyłem. Teraz na starość mam 63 lata. Muszę sobie radzić sam. Mam ręce pokrzywione, o, cała skrzywiona. Tak się wywaliłem motocyklem. Ale trzeba. No, część. Teraz sałatki. Sałatka też z mojego ogrodu wypłukana. No i do miseczki. Wymieszamy sobie z tym szczypiorkiem później. Dodamy sobie, dodamy do tego sok z oliwek. O, jaka ładna sałata. Światowy garden, ogrodu mojego. No. Dużo potrzeba opieki przy tych warzywach, tak samo jak przy dzieciach małych. Trzeba koło nich chodzić, tak samo i przy warzywach trzeba chodzić. Wszystko potrzebuje opieki. Ludzie starsi potrzebują opieki. Tak samo każdy potrzebuje opieki. No trzeba jakoś z ludźmi żyć, prawda? Ja na kanale mam 2400 polubień. Jakby te polubienia były na moim kanale, subskrypcje, to mi się cieszy. A tak, tyle, że mam polubienia z filmików. Nagrywam takie filmy, co nikt nie nagrywa. Na telewizji nie ma szans ze mną. Telewizja nie ma szans. Oni takich rzeczy nie nagrywają, jak ja. Ja nagrywam takie filmiki, żeby się ludziom podobały. Jestem medialny, chodząca telewizja, ale ja robię tak, jak chcę. I robię to wszystko dla was, żebyście oglądali, lajkowali i nic z tego nie mam. O, kładam tutaj, do tego pojemniczka. Później mam śmietanę, tutaj rozrobioną rzadką. Później tę śmietanę dodam do... Zrobię sobie ze śmietaną. Jeszcze tu trochę wejdzie. Teraz spróbuję z szczypiorku. Mam tu trochę naszykowane, dużo wszystkiego, ale tu jeszcze mam coś specjalnego. Szczypiorek jeszcze jest. Szczypiorek też muszę wykroić. Wszystkiego tu się nie zmieści w tym. A ja lubię jeść takie warzywa bez niczego. Skoro jestem cukrzykiem, to muszę dbać o swoją linię. Ważyłem kiedyś 134 kg, spadłem na
87 kg. Tu tam dodamy jeszcze lubczyk, lubczyk mam. Ja to po gałązki te obrywam. Jak przykładowo zrywam lubczyk, to biorę całymi gałązkami, mrożę. Później przykładowo jak mi trzeba, oczywiście, do rosołu, to sobie ułamuję zamrożony. I tak właśnie będzie. No to zaraz kroimy razem z tym, że razem ze szczypiorkiem, żeby było łatwiej, lepiej ścisnąć. Delikatnie to wszystko złączyć, żeby wszystko skroić do czysta. Kiedy dla kurcząt się tak robiło drobniutko. Ja się mi wystarczy. To muszę wyrobić. Ze mnie możecie się śmiać. Ha, ha, ha! Że Bryczek tak sam robi. To trzeba chcieć. Najgorzej takiemu, jak się nie chce i obgaduje drugiego. O, co on robi? No właśnie. Co robię? Szykuję sobie jedzenie, żeby żyć. A żeby żyć, to sobie trzeba nasadzić. Nasadzić? Najpierw trzeba sobie skopać. Szpadelkiem. Jak to nasi rodzice robili jeszcze, jak na świecie nie było. Szpadelkiem. Później grabkami się rozgarnywało, robiło się roweczki, siało się nasiona. To, co urosło, to się zbierało, tak jak ja to robiłem. Na moim kanale możecie wszystko obejrzeć. Mam 2400 polubień. To, co wszystko robię, to ja się niczego nie wstydzę. Pokazuję, na co mnie stać. O, teraz... To wszystko tutaj bierzemy, wsypujemy do tego naczynka. O, tu pełno już mi się zrobiło tego naczynia, ale więcej już nie będę kroił. Tu jest szczypiorek, sałata. No i wszystko mam to przyszykowane. To mam wszystko, ale to na później. Teraz to musimy przemieszać delikatnie. Ja to zawsze tak biorę nożem. Ja bym to jeszcze z chęcią skroił. Zrobił takie bardziej. O, to jeszcze powinien skroić. Ale skrojone by było lepsze. Ale ja to ogarnę inaczej. Trzeba to wszystko posolić delikatnie. Dodać właśnie tego oleju. Tylko najpierw nie. Najpierw trzeba posolić. Gdzieś to sól miałem. U mnie taki bałagan, że w głowie się nie mieści. Naprawdę. Ja zawsze to robię bez soli, ale... Tu mam jeszcze troszeczkę kaciupu takiego, to mogę dodać. On też jest dobry, to jest... kaciup taki. To można dać. Ostrzejszy. Nie mogę wyciągnąć tym. Łyżka się nie mieści. No, ale jakieś sałaty może wcisnąłby trochę. O, właśnie straszny. Ale zrobimy kogiel mogę. Wyciągniemy to. W inny sposób. Nie chcę wlecieć. No, wyczyściłem w ten sposób. Jednak... Dobra. To do mycia.
wannę soli, przepraszam. Mam tu sól. Dużo też się nie daje, bo się przy soli, ale soki wypuści sałata. Tam trochę pieprzu. Ja mogę i na żywo wam pokazywać. Ja to wcale się z tego nie wstydzę. Jestem medialny. Znany na całym świecie. Jestem światowy youtuber numer jeden. Co to teraz? Teraz co musimy to wymieszać. O, też. Co tu się narobiło? Ja pierdolę. To wszystko muszę zabrać. No i rozwaliło mi się trochę. Ale to ja sobie daję. O. Cholędem. Wciągnąłem sobie trochę pieprzy do nosa. Ale próbuję to jakoś poobracać, bo tu dużo tego jest. Dałem soli, to postoi chwilę, soki puszczą te warzywa. Po soli ono się wszystko tak robić mięciutkie. O. Ja to mam inną metodę. O taką. Taka moja metoda. O. No właśnie to tak jest. Ładnie teraz. O, widzicie, pomogło to. Wciskanie. Jeszcze to lubiło tak robić, bo tak zgniot. Widzicie? Ogiel mogę. Takie błotko najlepsze dla mnie. Krotelowe winogno na wino. Pięknie, super. Ale ty, Heniu, jesteś super. Tak, to zrobiłem. Super. No. Sokarz wyszedł. Teraz do tego wszystkiego. Teraz będę szmatkę. Makrafię. Wytrę sobie ręce. A później zamiotę to wszystko, co jest tutaj na... Dobre. Takie błotko jest idealne. Teraz co? Robimy taką rynnę. Tak jak zaprawa do murowania. I dawamy teraz śmietankę. Pycha. To śmietankę rozprowadzimy po bokach. O. Teraz łyżko damy radę. Ła, jak fajnie się zrobi takie ładne młotko. Super. No. Pycha. Musi trochę postać w tej śmietanie. Nie wiem, czy żony wam tak robią, ale ja mam inny sposób na to. Dziś mamy 21 czerwca. Jak mówię, że przyszedłem z pracy. Musiałem najpierw pobrządzać i dopiero trochę tornero narobiłem, wyklewiłem, popodwiązowałem pomidory. Pomidory, jak pomidory, ogórki. Mają dwa te krzaki pomidorów, ale co to tak lecą. Ogórki mi zaczynają kwitnąć niektóre. O. Okuciamy to teraz. Ładnie wyszło. To jeszcze co by się przydało. Nawet wiem co. Ale. Troszeczkę jeszcze śmietanki. Po wierzchu.
Zajebiste. No nie, nie, nie. Ja zbyt za śmietaną nie przepadam, ale troszeczkę. Troszeczkę sol musimy dać, bo ono jest takie. A po soli będziemy. Nie za dużo. O, super. Do tego dodać najlepiej gotowane jajka. Pomidora można dodać, ale ja to zrobiłem ze szczypiorkiem. Ze szczypiorkiem to będzie. Spróbujemy troszeczkę, a nie, nie spróbujemy, też mi się wymieszać. Wyszły soki, super. No, teraz idealnie. O, szczypiorek, sałata, pieprz, sól, pokrajany drobno. I zaraz będę konsumował, ale jeszcze za czym? To życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia.